To wieczór spotkanie poprowadzi nasz prezes Marek Wawrzykiewicz, którego także serdecznie witamy. Tematem spotkania jest właściwie opowiedzenie o rozmaitych, niezwykłych, twórczych, inspirujących elementach wyboru szkiców i esejów, który nazywa się Konterfekty i konteksty. Ja tu bardzo dokładnie staram się przeczytać, żeby nie pomylić tego trudnego i niezwyczajnego słowa, które to tą książkę wydał Uniwersytet w Białymstoku i właśnie ten temat będzie dzisiaj podstawowym, będzie okazja też do zadania wielu pytań. Dziękuję i zapraszam do rozmowy. Dobry wieczór, ja Państwa ja witam licznie zgromadzoną publiczność w imieniu Związku Literatur Polskich na promocji książki Krystyny Konieckiej pod zawikłanym i niczego nie wyjaśniającym tytułem. Krysia Konecka napisała taką książkę i mam do niej od razu wielkie zastrzeżenie. Mianowicie ona powiększa liczne grono autorów piszących bardzo grube książki. Bardzo grube książki, które są ciężkie, trudne do utrzymania w rękach, prawda, i tak dalej. Ale poza tym większych pretensji do tej książki Krysi nie ma. Natomiast to właściwie nie jest książka. To jest dokument. To jest dokument ciekawości, jaką autorka żywi do świata i ludzi. Do historii i do teraźniejszości. Z tej książki udało mi się wybrać trzy książki po prostu. Normalne do czytania. W jednej części byłaby współczesność. Dokument tego, jak Krysia interesuje się, współczesnością i historią. Druga część to byłyby portrety, małe monografie różnych wielkich ludzi z naszego kraju i zagranicznych, którzy albo są jeszcze ciągle znani, albo właściwie już prawie zapomniani. Mnie szczególnie z tej właśnie tego drugiego rozdziału szczególnie zainteresował szkic o Ciurionicie, którego Litwini uważają za swojego geniusza. I rzeczywiście w pewnym stopniu Ciurionicz na ten tytuł zasługuje, ponieważ był nie tylko poetą, nie tylko prozaikiem, nie tylko malarzem, nie tylko kompozytorem, ale również władał dwoma językami. Jego pierwszym językiem był język polski, uczył się, a potem studiował w Polsce. I dopiero dosyć później, w fazie swojego życia, zaczął pisać wiersze po litewsku. Czyli można powiedzieć, że jest jednym z twórców współczesnego literackiego języka litewskiego. Krysia jest ciekawa światu, dlatego że sporo podróżuje. Ale podróżuje nie w sposób turystyczny, tylko w sposób taki, żeby poznawać ludzi, których znała przedtem tylko z lektury, z legendy, z jakichś czyichś wspomnień. Stara się być w miejscach, gdzie ci ludzie się urodzili, bądź też mieszkali i tworzyli, i poznawać ich mieszkania. Poznawać sprzęty, którymi się otaczali, poznawać pejzaże, w których mieszkali, żyli i tworzyli.
W tej książce jest bardzo wiele świadectw o współczesności. To są pewnego rodzaju relacje z imprez, których Krysia brała udział. One znowu się wiążą z pewnymi postaciami, bo na przykład mówiąc o licznych warszawskich jesieniach poezji, których niezmiennie Krysia od lat 25. Nie będę mówił od ilu lat, prawda, bo by mnie to postarzało po prostu. Od ilu lat Krysia tutaj jest czynna. Krysia poza innymi talentami ma takie zboczenie, że ona, jeśli chodzi o poezję, pisze wyłącznie sonety. Tak. Tylko sonety. A drugie zboczenie jest jej takie, że ona robi fotografię. Robi fotografię, przy czym te fotografie ukazywały się w wydaniach książkowych. Myśmy przed laty wydali taki album poświęcony historii warszawskich jesieni poezji. Jak to się Krysiu nazywało? Ile lat, i to było wydane w 2006 roku na 35. warszawską jesień poezji. Tak. Ale to był album polegający nie tylko na zdjęciach, to był jednocześnie almanach autorów uczestniczących w jesieniach. Oddałam wszystkie strony kolegom. Tak. Wierzami. To jest fotograficzna dokumentacja. Fotografie są bardzo piękne. Dokumentacja fotograficzna dotycząca pewnego jednak okresu historycznego. Można więc powiedzieć, że Krysia mimowolnie albo w sposób przemyślany, jest pewnego rodzaju historią kultury i historią literatury. Wypowiedziałem te słowa z pewnym zastanowieniem się, no bo jak popatrzę na Krysię, to co ona, na Krysię, to co ona może wiedzieć o historii? Młoda dziewczyna, prawda, energiczna. Dziękuję prezesie, dziękuję bardzo. Tak. Krysiu, czy zgadzasz się, że ta książka jest dokumentem? Czy pozwolisz, że zanim odpowiem, Krysiu będzie prowadził to domyślnie ratować, zanim odpowiem na to pytanie, ponieważ poruszyłeś kwestię sonetu i ja nieraz miałam takie pytania, także tu od kolegów ze środowiska, czy ty nie możesz pisać po ludzku? No to nie bardzo widziałam, jak się właściwie odnieść. Nie umiałam przez lata może zdefiniować tego, co robię. Ale pozwolisz, że ja taki jeden sonet przeczytam, który ukazał się w ostatnim z moich tomików pod tytułem Znikanie. To jest książka, którą Książnica Podlaska wydała półtora roku temu właściwie. I ja tutaj odpowiedziałam sonetem na to, co robię w praktyce poetyckiej. Dlaczego sonet? Pytasz, dlaczego sonet? Rytm? Średniówki? Rymy? Sonety a korona? Po co szukam w słowie muzycznej analogii dźwięków? Co mnie trzyma przy tych 14 wersach do znudzenia? Powiem. Zbieram 182 sylaby w całość, w rymach na przemianległych i okalających. Potykam się o sensy, żeby powiązały niezdyscyplinowanych wersów koniec z końcem. Nie ogarnę ogromu świata w tetrastychach i nie poddam refleksji w tercynach chwilowych czy w dystychu. Potrafię hibernować cicho, jak mysz podmiotłą. Jednak gdy eksplozja w głowie, gdy w fazie weny frazy bezrymowe mamią, sama świadomość formy wystarczy, że mam ją. Proszę Państwa, lat temu bardzo, bardzo wiele, kiedy oczywiście znałem i czytałem wiersze Krysi, ale przyznaję Państwu, nie zwracałem na nie jakiejś takiej
A3 uwagi. W czasie warszawskiej jesieni poezji Krysia miała wieczór na elektoralnej. Z Szekspirem. Na elektoralnej. Mazowieckim Centrum Kultury. Mazowieckim Centrum Kultury. I laudował ją Krzysztof Mosierowski. I mówił o tej poetce wyłącznie niesłychanie pochlebne słowa. No, skoro Gąsior, wielki znawca poezji, tak dobrze o niej pisze. Jak ja się wtedy go bałam, o Jezus, no. To może ja bym zaczął uważniej czytać sonety Krysi. No i tak to było. Teraz powinnam odpowiedzieć na pytanie, ale powtórz proszę. Dotyczyło tej książki. Czy zgadzasz się z moją tezą, że jest to książka dokument? W dużym sensie, w pewnym sensie, nie, w wielkim sensie, ale nie do końca dokument, bo to jest także książka, a może też dokument mojej wrażliwości również. Ciekawości świata. Ciekawości świata. Oczywiście, że dokument, dlatego że w tych 42 szkicach, esejach literackich jest sama prawda, czysta prawda, zarejestrowana w trakcie moich wojaży, spotkań z ludźmi, niektórzy już odeszli, chodzenia po śladach twórców, z którymi mieliśmy bardzo może niewiele do czynienia jako młodzi ludzie, ale którzy w jakiś sposób jeszcze funkcjonują, istnieją, albo tacy, którzy są prawie w ogóle nie zarejestrowani w naszej świadomości jako wielcy twórcy. Tutaj konkretnie myślę o Edwardzie Munku, o którym jak się powie Edward Munk, to mówimy krzyk. Ten słynny obraz krzyk. Tyle. No i co dalej? A jak krzyk, to co teraz dalej? No nic, no Munk, no krzyk. A człowiek pozostawił po sobie 30 tysięcy prac. Przeszłam jego trupami kilka lat temu w Norwegii, tam gdzie to jest jeszcze dostępne, gdzie miał pierwszy własny dom po bardzo trudnym, sierocym życiu, gdzie mógł tworzyć i ten właśnie dom jest w zasadzie jedynym rzeczywistym prywatnym muzeum dotychczas. To jest nad Oslofjorden, w Asgardstrand. Byłam w Fisten, w innym miejscu, w Kragerach, w miejscach, gdzie tworzył nie takie miniatury jak krzyk, bo to był obraz dwukrotnie większy od tego, pierwszy szkic, bo kilka wariantów powstawało, ale gdzie tworzył prace monumentalne, wielometrowe, powiedzmy na 7 metrów i 11, bo takie są, wyglądają jak freski, a są to olejne obrazy zdobiące aule Uniwersytetu w Oslo. Powstały w 1911 roku, więc już ta aula, to wnętrze już ma ponad 100 lat, a wtedy zaproszono Munka do namalowania tych obrazów, do ozdobienia auli z okazji stulecia istnienia Uniwersytetu. Proszę sobie wyobrazić, jakie to było dla młodego wtedy jeszcze artysty wielkie wyróżnienie. I on podołał tej pracy. Sama technika tego, co robił, miejsca, wiecie co to jest, ja, może to jest, może jakiś rodzaj, nie wiem, przesady, ja się nie czuję, że jestem egzaltowana, ale można by powiedzieć, że ja się zachwycam autentycznie takimi sprawami jak możliwość dotknięcia drzewa, kawałka ściany, gdzie taki artysta tworzył, że była w sypialni, która jednocześnie była pracownią, salonem, gdzie spotykali się twórcy z tamtej epoki, no najsłynniejsi, gdzie doszło do prawie mordu, dlatego że ukochana Edwarda Munka postrzeliła go z zazdrości, odstrzeliła mu palec, narzędzie pracy twórczej. No były i takie rzeczy, ja tam byłam. Ja tego wszystkiego mogłam dotknąć. Wyłażę z takiego pomieszczenia i ryczę. Czy to jest egzaltacja? Czy to jest po prostu nadmiar wzruszeń, których nie można opanować po prostu? Tak było, jak jeździłam również, jest tutaj taki jeden materiał, kiedy byłam na Islandii. Nie tylko w Reykjaviku, w stolicy, ale łaziłam po kalderach wulkanów. Wiecie, co to jest koncert na drewnianej
na takim drewnianym podeście pływający po jeziorze, a jezioro jest, to jest woda wypełniająca kalderę nieczynnego wulkanu i akustyka wokół tego. I ludzie na obrzeżach, którzy wyglądają jak pineski. Takie rzeczy tam były. Oczywiście gejzery, oczywiście lodowce, ale jak pojechałam za Reykjavik do pięknego białego domu, który był własnością Haldora Kiliana Laxnessa, jedynego noblisty w dziedzinie literatury z 1955 roku, autora znakomitych powieści, pokazujących przekrojowo tradycję, przeszłość, nieprawdopodobną w ogóle mentalność tego narodu. Wiecie, co to jest tam być? Kiedy mogłam też wejść do jego domu, wspomniałeś się do mieszkania, prawda, i tak dalej, i pokoje. Tak, byłam także w jego sypialni, gdzie nad łóżkiem tego dawnego, przede wszystkim buntownika protestantyzmu, bo tam katolicyzmu nie ma w zasadzie na Islandii, ale kiedy on sam, zbuntowany młody człowiek, strzelił tym wszystkim tą wyspą, na kontynent pojechał i zaczął się w katolickim klasztorze w Luksemburgu, bo on teraz będzie mnich. Po czym mu obrzydło życie mnisze i zadał się z postępowymi komunizującymi pisarzami we Francji. Po czym pojechał do Ameryki, tam się stał totalnym komuchem. Po czym Ameryka chciała go wywalić, bo on już był tak zaangażowany, jeżeli chodzi o poglądy polityczne. Po czym mu to przeszło, wrócił do kraju i co musiało się dziać, a pewne rzeczy tu pokazywałam, że nad jego łóżkiem wisi dyplom oszklony w ramach w 90. rocznicę urodzin podarowany przez papieża Jana Pawła II. No proszę sobie wyobrazić, jakie są koleje ludzkiego losu. Taki był Haldor Laxness. Super facet i ja to mogłam zobaczyć. Pewnie, że ryczałam. W ogóle byłam kilka tygodni na tej Islandii, ani jednej nocy nie przespałam, tylko zrobiłam całą książkę w czasie tych nocy, bo tak strasznie mnie to dotykało. Kiedy oglądałam różne miejsca, gdzie nie wiesz, w jakim momencie ruszy się ziemia. Kiedy ten smog, bo tak widzę postać tej wyspy, na jeden taki półwysep, który otwiera wręcz paszczę, pożre cały ocean. I nie wiemy, czy tutaj nagle rozpadnie się ziemia, czy tu się rozsypią domy. Nikt nic nie wie i oni tam żyją i nie opuszczą tej ziemi. I się cieszą, bo nigdy się żaden pociąg nie spóźni. I wszystko przyjeżdża punktualnie, bo to są tylko autobusy. Nie da się zrobić kolei, linii kolejowej na Islandii, dlatego, że wszystko jest tak bardzo niestabilne, niepewne. I dlatego ci ludzie mają zupełnie inną filozofię życia niż my. I tego nam brakuje, proszę Państwa. Proszę Państwa, Ultima Thule. Kraniec świata. Tak nazywali starożytni Rzymianie. Nie mamy tych świadectw, czy ktokolwiek z nich dotarł na Islandię, czy oni się tylko domyślali, a może znali, że coś takiego, Ultima Thule, czyli ostatni ląd, ostatnia ziemia, koniec świata. Czy oni to wiedzieli, czy nie wiedzieli po prostu? Marku, to nie tylko tak, dlatego że niektóre inne wyspy na północ od Norwegii, od Szwecji, wyspy owcze nawet, wszystkie te skrawki lądu, te garstka kamienia właściwie, który gdzieś tam wystaje spod oceanu, też czasami mają tą nazwę kraniec świata, czyli Ultima Thule. Tak. Dobrze, Krysia od lat interesuje się i pisze o Szekspirze. Szekspir, kto to był, wiadomo. Napisał mało interesującą sztukę o Hamlecie, która jak wiadomo składa się wyłącznie z cytatu. Co to za prawda? Tak. Nie tylko wiele kronik, wspaniały kronik, prawda? Kolejny króla Henryka, Ryszardzie III. Dramatów, prawda? I nie tylko z innych sztuk teatralnych, ale to przecież wielki poeta. Wielki poeta, który pisał sonety. Tak, tak,
Wiem, że wielokrotnie odwiedzałaś miejsca Szekspira. Jest tutaj również tekst poświęcony Szekspirowi i przy okazji mogę Państwu przypomnieć, że 23 kwietnia teraz przypada kolejna okrągła rocznica, 460. rocznica urodzin Williama Szekspira. W związku z czym dokładnie w tym dniu my na Uniwersytecie w Białymstoku robimy kolejne urodziny Szekspira, tak jak to było 10 lat temu na przykład, kiedy specjalny tort był, ja robiłam za Szekspira, buchałam jedyną świeczkę, jaka była, a uczestnicy steroryzowali mnie, bo powiedzieli, tak się popisujesz Szekspirem, sonetami, to proszę teraz napisać sonet na tablicy. Była tablica kreda, o czym mam napisać? O wiośnie? Nie, o tej sytuacji, jak my tutaj jesteśmy. Napisałam, nie było wyjścia. Więc, ale powiem uczciwie, że Szekspir był dla mnie taką szkołą. Nie tylko sonetu, języka, człowieczeństwa, odwagi. Dopiero jak człowiek wejdzie w biografię tego artysty, który wiele złego doznał za swojego życia, a jeszcze gorzej, jeszcze chyba nie wiem, czy dotąd się przewraca w grobie, kiedy do niego docierają różne wiadomości na temat tego, czy on w ogóle był, czy nie był. Czy nie, to... Krzysiu, ja czytałem gdzieś, że był taki Szekspir, też nazywał się Szekspir, ale to nie był ten Szekspir. Tak, to proszę sobie zajrzeć do pewnego dzieła. William Szekspir zmarł w roku 1616, tego samego dnia zresztą, kiedy ustalono datę jego urodzenia, więc 23 kwietnia. I proszę Państwa, to jest Światowy Dzień Poezji, przypadający tego dnia. Nie tylko dlatego, że Szekspir, ale też dlatego, że autor... czy co się dzieje? Cervantes po prostu, autor Don Quixota. Tego z tym samym dniem jest związany. Tak, ale... Co tu ważnego należałoby powiedzieć, że w 1623 roku ukazało się po raz pierwszy po śmierci Szekspira dzieło, które było pierwszym zbiorem jak gdyby wszystkich jego sztuk. Jego kolega, przyjaciel, ale też rywal, więc znamy nasze środowisko, potrafimy pewne rzeczy skojarzyć, jaka jest rywalizacja w naszym środowisku, potrafimy wiele złego o kimś powiedzieć, żeby skrzywdę zrobić, prawda? Więc jego krzywdzono Szekspira ogromnie, ale tenże rywal o imieniu James, który opracował całość, zamieścił w tym dziele swój poemat adresowany do nieżyjącego Williama Szekspira. I w tym poemacie jest autentyczny dowód na to, że ten Szekspir to jest ten Szekspir, dlatego że on zwrócił się do Szekspira tytułem Łabędziu Avonok. Avon, Avon, jak my mówimy, rzeka, nazwa rzeki. I tylko tenże William Szekspir urodził się w Stratford-upon-Avon, nad tą właśnie rzeką, żaden inny twórca. Oczywiście, że łączono go z innymi autorami, oczywiście, że pewne utwory powstawały wspólnie, także oczywiście nie plagiaty, ale bardzo korzystał William Szekspir z kronik historycznych, Holinsheda chociażby, skąd pobierał te informacje związane właśnie z wojną Trzech Róż chociażby, prawda? No, Yorków i Lancastrów, z których stworzył bardzo barwne, ale też bardzo fikcyjne dramaty. Ale nie wolno, to jest wielka krzywda dla tego twórcy, jeżeli się mówi, że to nie on pisał. To był on, że się zarzucało, że nie był wykształcony na Oxfordach jakichś tam, czy innych uczelniach. Wskażmy, ilu mamy twórców, którzy niekoniecznie kończyli, prawda, Uniwersytet Jagielloński, czy Warszawski i tak dalej, a jak znakomicie tworzą. Taki był William Szekspir i ja go zawsze bronię. Zawsze. A mam prawo do tego w tym sensie, że byłam przynajmniej 10 razy w samym Stratfordzie
i w Wynkoot, gdzie urodziła się jego matka, i w Shottery, gdzie stąd pochodziła jego żona, i poświęciła mu cały zbiór sonetów Ogrody Szekspira, który naprawdę został znakomicie przyjęty i jest włączony z tłumaczeniami angielskimi do library, do biblioteki właśnie w Centrum Szekspirowskim w Stratfordzie, któremu poświęciłam książeczkę, która ma ISBN, która została zatytułowana Bard ze Stratfordu, mapa sonetów. No i wygląda, proszę Państwa, tak, że to jest połączenie wielu moich fotografii poświęconych Szekspirowi, nie tylko ze Stratfordu, także z innych miejsc, także z teatru, powiedzmy The Globe w Londynie. To wszystko jest w tej mojej książce też. O, i można sobie, układając sonety, po przekątnej iść z góry na dół, w bok i tak dalej, i czytać tą mapę po prostu szekspirowską. O. No to przeczytaj. No to jedno, coś należy. Może taki, który... A, tu przy okazji taka ciekawostka. Przeczytam Państwu wobec tego sonet, który teraz, niebawem, za parę miesięcy, a może jeszcze krócej, ukaże się jako jeden z dwóch w antologii sonetu polskiego wydanej przez Ossolineum Wrocławskie. Teraz się ta książka ukaże. Do mnie się redakcja zwróciła o wyrażenie zgody. Bez egzemplarza, ponieważ nie mogą sprzedawać, to zapłacić muszę za każdy jeden grosz. Za 3 grosze będę właścicielką 3 właśnie antologii sonetu polskiego, ale to jest o tyle ważne, że to nie jest książka współczesna tylko, ale od XVI wieku, od czasu, kiedy sonet wszedł z Kochanowskim i innymi naszymi twórcami do literatury polskiej, więc to jest dla mnie niewyobrażalny zaszczyt znaleźć się w takim środowisku. I to jest jeden z tych sonetów właśnie. Holy Trinity Church, to jest kościół Świętej Trójcy. Jego zdjęcie też tu jest, no potem mogę Państwu pokazać bliżej. Ja go napisałam w 2003 roku, o Jezu, 20 lat temu. Holy Trinity Church. Jeśli tu był ochrzczony, to w ścielnicy owal nadal istnieje, tylko z późniejszym o wieki pęknięciem. Jeśli swoich bliskich tu pochował, Bóg zabrał też kamienie. Jeżeli ta rzeka nigdy się nie rozstała z kościoła odbiciem, to warto poprzez wierzby powiewną klauzurę spoglądać jego wzrokiem w bezmownym zachwycie, nim odpłynie się z falą, jak łabędzie pióro. Jeżeli polichromia w murze prezbiterium fałszuje twarz pośmiertną po świecie witraży, przecież dla niego róże, naręcza wisterii, wieńce z urodzinowych lilii pod ołtarzem. I moja tu obecność zza morza, z biletem do wrażeń, które pragnę ogarnąć sonetem. Wymienione jest tu łabędzie pióro, ja tylko słówko dopowiem. To, co Ben Johnson powiedział, ten kolega Johnson napisał w tym dziele pośmiertnym, nazwał go łabędzie Mejwodu. Dlaczego? Dlatego, że już od starożytności każdego uznanego poetę po śmierci nazywano właśnie łabędziem. I tak go nazwał przyjaciel, rywal, łabędzio Iwon. Ja o tym piszę właśnie w książce. Można by wesprzeć nieszczęsny Szekspir. Gdyby żył odpowiednio później, wiele wieków później, byłby prawdopodobnie najbogatszym pisarzem świata. W czasach, kiedy istnieje ZAIKS i podobne organizacje ochrony praw autorskich na całym świecie. Ale tak grają go, prawda, i nawet go przerabiają. I pisze, jest nazwisko inscenizatora, jest napisane według
Williama Shakespeare'a. Według. Jest to zbrodnia. Jest to zbrodnia. Dobrze, wróćmy, porozmawiajmy o tych ludziach, którymi się stykałaś fizycznie. Mhm. Przepraszam za porównanie. Nie stykałam się, żadnym oświadczam, żadnym z siedzących tu na sali się nie stykałam. I o których tutaj albo piszesz, albo wspominasz. To znaczy konkretnie chciałbyś już teraz, żeby o kimś powiedzieć? No, bo przykład, jest to tylko kilka takich nazwisk, trzeba powiedzieć. No, na przykład o poetach, o pisarzach, którzy są na połowie zapomniani, a których masz w pamięci i świadectwo, którym dajesz tutaj swoje książce. No kilku takich tutaj mamy i myślę, że koledzy tutaj na sali jeszcze dobrze pamiętają przynajmniej kilka nazwisk, jak na przykład, o proszę, sam się otworzył, Jerzy Leszyn-Koperski, prawda, że pamiętamy go. Mam go tutaj na fotografii, chyba z roku, to jest 2000, kiedy akurat była warszawska jesień poezji. Nie ma już Jerzego dawno, ale proszę Państwa, to był człowiek dwojga nazwisk, jedno właściwie taka ksywa, ten Leszyn, Lejn, jakieś takie nawiązania robiono zawsze. Ale kiedyś chyba Andrzej Waśkiewicz powiedział o nim, że wie, że ten Leszyn, czyli ten człowiek, który jest szalenie widocznym animatorem literatury w Polsce, który tyle zrobił dobrego dla rówieśników i dla młodej generacji, który stworzył tyle znakomitych grup z przyjaciółmi, z najlepszymi nazwiskami, że tenże Leszyn jak gdyby odbierał należną sławę poecie Koperskiemu. Bo ta dwoistość jego nazwiska powodowała, że on jak gdyby świadomie rozdzielał swój dorobek, ten właśnie powiedzmy animatorski taki, od poezji. Poezja była wspaniała, znakomita. Ja mam kilka w domu, no po prostu książek czy numerów poezji, gdzie były jego wiersze. I zdarza mi się wracać i tak jak w książce Do rzeki należy moje życie, jak on wspaniale potrafił wycyzelować słowa najważniejsze z ważnych, żeby wyrazić to, co jest najcenniejsze. On był trudny, on był szalenie dziwny. W ostatnich latach życia był nie do zniesienia. Pamiętasz, Marku, że jakie tutaj były z nim problemy. Sam spotykała, bo wydaje mi się tylko życzliwość ze strony przyjaciół, kolegów. On się odwracał od wszystkiego. Czy to była sprawa postępującej choroby? Czy to był, nie wiem, świadome odwrócenie się od wszystkich? Czy świadomość odchodzenia było nie do wytrzymania? On pisał do Gąsiora i do mnie, pisał, w paru listach powtarzał się ten zwrot. Wybaczcie mi wszystkie dobro, które dla was uczyniłem. No popatrzcie, no taki właśnie był. To naprawdę, nie wiem, ja miałam z nim kilkakrotnie możliwość rozmowy, a dlatego było dla mnie to też takie ważne, że kiedy już byłam po debiucie poetyckim w Katowicach przez oddział Związku Literatów Polskich tamże, chociaż ja byłam wtedy tam w kole młodych tylko, ale kiedy moi koledzy z mojej redakcji na Śląsku namówili mnie do udziału w ogólnopolskim konkursie poetyckim na wiersz o Warszawie, i ktoś mi w mojej redakcji mówi, no tak, ale ty tutaj na Śląsku siedzisz w Bileńszczyźnie, co ty możesz wiedzieć? A co oni mogli wiedzieć o moich 5 latach studiów tu na Uniwersytecie Warszawskim, moim życiu 5 lat, czasem na chlebie z musztardą w Akademiku Nakickiego, o moim wspaniałym związku z moim mężem, który dotąd ze mną jest, kiedy na studiach jeszcze pobraliśmy się, urodziła się nam córka i dotąd jesteśmy, trwamy. Co ludzie mogą wiedzieć? Ja o tym napisałam wiersz Okna, w ostatniej antologii był umieszczony w warszawskiej jesieni poezji. No i moi koledzy właśnie jednak namówili mnie na udział w tym konkursie. Ja napisałam wiersz pod tytułem Narodziny i wysłałam.
I okazało się, że na kilkaset wierszy, które przyszły do Warszawy, żyli w osobach Jerzego Leśnina-Koperskiego, o którym nie miałam zielonego pojęcia, kto to jest, ani o Andrzeju Krzysztofie Waśkiewiczu wtedy. Oni obaj wybrali trzy wiersze, bo tak, pierwszej nagrody nie przyznano, drugą otrzymał Andrzej Kaliszewski z Krakowa, a dwie równorzędne, trzecie, na pewno znany niektórym tutaj, Aleksander Rosenfeld z Lublina i ja. I przejechałam tutaj do Warszawy po odbiór nagrody. Nogi mi się tak zaplątały, że ja pogubiłam wszystko, co sobą przywiozłam. Książki, notatki, wszystko na dworcu. Ja byłam tak przerażona, mimo że przecież ja tutaj mieszkałam i znałam Warszawę, ale znaleźć się w takim miejscu, z takiego powodu, proszę Państwa. I oni mi wręczali tą nagrodę. O, więc te, jak ja zobaczyłam potem po latach tu, i Waśkiewicza zresztą, i Koperskiego, to też się omalnie obaliłam na schodach wrażenie, że o Jezus, tacy ludzie, a oni mnie potraktowali jako starą kumpelę po prostu i no proszę, widzisz jak fajnie, teraz jesteś naszą koleżanką. Wiesz co to jest dla takiego kogoś jak ja wtedy byłam taki prowincjusz i tu jestem nadal, przecież ja teraz mieszkam w Białymstoku i co tam. Ale czy ja straciłam kiedykolwiek kontakt? Nigdy. Od 1985 roku należy do oddziału Związku Literatów Polskich tu, w Warszawie. Proszę Państwa. O naszym przyjacielu, członku Związku Literatów tak? Polskich, Wojciechu Szymianie. O! Nasz wspólny przyjaciel. Ile razy mieliśmy z nim okazję spotykać się. W zasadzie to co roku, prawda? Jeszcze on, przecież zanim ja tutaj nastałam, w starej prochowni, wiem, moi koledzy, no nie żyjący już, Jan Leonczuk też poświęcony mu już tutaj jeden z esejów, czy Wiesław Kazanecki. Przecież właśnie oni bywali w starej prochowni na spotkaniach u Wojciecha Siemiona. No ja już byłam trochę później, bo ja od 1998 roku uczestniczę w warszawskich jesieniach. I chcę właściwie podziękować Marku, dlatego że tyle lat czuję się tak bardzo związana z tym środowiskiem. Ja sobie nie wyobrażam, żebym nie przyjechała. Absolutnie. I wystaw ileś zrobiłam, prawda, różnych. I miałam spotkania tutaj, mieliśmy to spotkanie z albumem Chwile i lata, które zrobiłam dla związku. O Jezu, i to w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. I to, które Muzeum Literatury zrobiło z moją książką Szklana Kula Muzeum Broniewskiego. To wszystko było w ramach programu Warszawskiej Jesieni. I ja bardzo to cenię i nigdy nie miałam sposobności podziękować za to. A przecież to się dzieje tylko dlatego, że człowiek coś bardzo, bardzo chce i robi to niewyobrażalnym kosztem. Niewyobrażalnym kosztem. Wojciech Siemion to jest jedna z postaci, którą ja chyba też najbardziej ceniłam, dlatego że on autentycznie jest z głębi serca, z całego serca oddany był literaturze. Nikt chyba tak jak on nie potrafił poezji czytać, prawda? Powstały książki, umiejętności interpretacji poezji. Prezes mi kilka razy przywalił na różnych spotkaniach. Tak, Konecka, która pisze dobre sonety, ale najgorzej w Polsce czy na świecie nawet, nie? Czyta te sonety. Jakby była uczennicą Wojciecha Siemiona, to bym już by mnie nauczył, prawda? Jak czytać sonet. Ja nie umiem może czytać, pisać tam jakoś jeszcze czasami w Wojciech. Wojciech Siemion był takim człowiekiem, że on nie liczył czasu, nie liczył przestrzeni. On po prostu ściągał nas całym autokarem do siebie, do Petrykos i w swoim cudownym dworku podejmował gościną. Jak on to podejmował, jak on to robił, jaką myśmy mieli ucztę literacką. On potrafił scenariusz zmienić swojego wyjazdu, żeby zrobić przyjemność komuś. Miałam sama taką przygodę, kiedy pojechaliśmy do, Boże, jakie to było miejsce. Po drodze mieliśmy, przed Petrykozami zatrzymaliśmy się w Kalwarii, bo może się mylę. Może to nie wiem, coś takiego. Proszę wybaczyć, ale ja mam tu tyle nazw, dat, nazwisk i wszystkiego, że pewne rzeczy akurat mi teraz umknęły. I ja po prostu bardzo chciałam, żebyśmy
nie, jak nie pojechali najpierw do Petrykos, ale tam właśnie, żebyśmy pojechali do dworku, gdzie kiedyś pomieszkiwała z ukochanym drugim mężem Izabela Branicka z Czartoryskich, rodzona siostra tutejszego naszego sąsiada, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. I ten dworek dotąd istnieje i Wojciech się nam zmienił troszeczkę trasę. Pojechaliśmy tam, dzięki temu z kolei wszyscy koledzy zobaczyli, co tam jest. No i jakoś się potem udało również dojechać do Petrykos i tak było. Niestety Wojciech mógłby jeszcze pisać, uczyć nas tej poezji. Niestety tragedia stała się. Wojtek zginął, można powiedzieć, że zginął w tym wypadku, bo w konsekwencji, prawda, strasznej katastrofy samochodowej odszedł, a jego dom, ten piękny dom, w którym mieliśmy tyle spotkań, w którym każdy kąt, każde miejsce było wypełnione pamięcią, gdzie uzbierał masę artefaktów z różnych epok, folkloru, powiedzieć trzeba tak, polskiego folkloru, gdzie odbywały się przepiękne spektakle. Sami uczestniczyliśmy z okazji jubileuszu Mickiewiczewskiego w Dziadach, prawda? Gdzie była chleb ze smalcem, ogórki i siwucha. O, to była impreza. Nie da się o Wojtku powiedzieć ani słowa źle. Ja go bardzo często wspominam. I mam jedną z fotografii, kiedy tu siedzieliśmy w pierwszym rzędzie. On kiedy wyrecytował chyba wtedy Słowackiego. Takie zdjęcie zresztą tutaj jest, kiedy tutaj portret wisiał Juliusza Słowackiego. Wojtek tak mówił, jak mówił go, potem usiadł tutaj i prawdopodobnie zupełnie nieświadomie, słuchając kogo innego, położył swoją rękę na mojej, bo siedzieliśmy tak obok, tu mamy te oparcia, i słuchał. A ja prawą ręką, a ja jestem mankut i nic nie umiem prawą, ale wyjęłam prawdziwy aparat, Canona jeszcze używałam, odbezpieczyłam go i zrobiłam zdjęcie i mam tą rękę nałożoną na moją. To jest taki skarb, ręka Wojtka. Artefakt. Drobiazg, dla nikogo nic nieznaczący, ale dla mnie bardzo wiele. Nie umiałam o tym napisać wiersza, nigdy. Krzysiu, twoja książka jest dokumentem, ale jest również kroniką. Kroniką tych czasów, których już jeszcze parę osób tutaj pamięta. Kronika czasów, no niby nam współczesnych, ale jednak jest to też historia już. No, ale każdy następny dzień to już historia. Właściwie wczoraj, jak niektórzy mówią, wczoraj, to dziś, to co wczoraj, to już nie jest dzisiaj, prawda? A to co jutro, nasz wielki znak zapytania, to jutro już nie będzie dniem dzisiejszym. Już ten o dzień będzie jutro historią, prawda? I tak, a nasz czas, jak szybko mija. Przecież jeżeli my wspominamy rzeczy tak bardzo odległe, jak obecność tych naszych różnych kolegów, jak tego nie opisać? Padały pytania kiedyś, Andrzej Walter, teraz na listopadzie poetyckim ostatnio mówi, a tylko wtedy ty miałeś w rękach pierwszy raz tą książkę. Jak teraz byliśmy na listopadzie. I Andrzej mówi, a Andrzejku Grabowskim nie napisałaś jakiegoś eseju? Ja mówię, no nie. Zanim skończyłam tłumaczyć, dlaczego to mówi, no to się chłopak zapłacze. Ale wtedy dopiero powiedziałam, to nie jest o obecnych kolegach książka. To jest o moich doświadczeniach stąd, z mojego udziału, z tego szczęścia, że ja mogłam mieć tyle razy kontakty z takimi piórami, z takimi osobowościami twórczymi. Więc zapisuję jak potrafię, tak po kronikarsku. Ale nie tylko po kronikarsku, ja próbuję to dotrzeć, do tego dotrzeć emocjami, jak potrafię. Suchy zapis kronikarski to jest dla mnie za mało, o wiele za mało. Ktoś może to czytać i powiedzieć, ale czego ona się tak rozwodzi emocjonalnie? Bo to są moje emocje, bo ja w tym uczestniczyłam. Zapisać emocjonalnie, historycznie, dokumentalnie to może ktoś, kto studiuje w tej chwili historię. Ja tak nie potrafię. Ja piszę sercem. Ryczę naprawdę często nad tym wszystkim, bo ja inaczej nie potrafię. Może błąd, nie wiem. A może by to nie powstało.
nie powstawała ta książka jako dokument i zapis kronikarski i o kronikę Konecka napisała kontrfekty i konteksty. Nie! Każdy z tych tekstów powstawał na innych warunkach. Niektóre były publikowane już przed laty, albo na łamach krajowego miesięcznika reportażu Kontrasty z Białegostoku, gdzie ja byłam w latach 1979-81 zastępcą redaktora naczelnego. Powstawały na, a też u Andrzeja Wiskrzy. Klemens Krzyżagórski wtedy odchodził, kiedy ja zamieszkałam w Białymstoku, Dionizy Sidorski, znany ci, Dionizy Sidorski, którym po prostu ja się ledwo pojawiłam w Białymstoku. Oczywiście, ponieważ świat leży na plotkach, to powiedziano oczywiście też chody, musiała mieć Bóg wie gdzie, bo nie było etatów w prasie w Białymstoku. A ja chciałam w Gazecie Współczesnej, w dzienniku, obejmującym to wtedy Wielkie Województwo Białostockie. Nie, ja po prostu dostałam własny etat i od razu w Kontrastach zaczęłam pracować. Bo Dionizy Sidorski, którego potem pytałam, kiedy powstawała uniwersytecka książka na temat Kontrastów. Właściwie to dlaczego ty mnie zatrudniłeś na takim miejscu? On mówi, po pierwsze, wszyscy się żarli o to stanowisko zastępcy naczelnego, a po drugie, bo umiałaś pisać, a ja już to wiedziałam. I to było, ja nie mogłam dostać większej nagrody. I pracowałam, jak długo to było możliwe. I tam publikowałam pewne materiały, do jednego chcę wrócić, bo wtedy zrobiłam też wielki szkic o Hannie Kral, który jest zupełnie o czym innym niż teraz powstają te wszystkie nowe materiały, bo one mają zupełnie inne ustawienie jakby. Mnie aż to wkurza. Ja zupełnie co innego. Byłam u nich w domu, kiedy żył jeszcze Jerzy Szperkowicz, jej mąż, córka była wtedy jeszcze nastolatką. To zupełnie inne światy, naprawdę. Tam też zaczynałam o Barbarze Wachowicz. Tu jest mój materiał, Basi Wachowicz. Zwykła praktyka dziennikarska, reporterska, przyjeżdżałam kilka razy do Warszawy, łaziłam jej tropami. Dom, miejsca, gdzie miała spotkania autorskie, różne rozmowy, zaprzyjaźniłyśmy się do jej ostatnich dni. Mam wszystkie jej książki dedykowane fioletowym flamastrem. I Basia w ostatnich miesiącach życia do mnie napisała na Wielkanoc: Krysiu, módl się za mnie, bo moje serce odchodzi. Ja mam, zostawiłam sobie te e-maile różne i kartki i odeszła Basia, ale ta przyjaźń pozostała. No jak ja mam nie pisać emocjonalnie? Kronikę napiszę, że to odtąd dotąd jeździłyśmy, bywałyśmy. Jaka to była osobowość, jeżeli ja, kiedy miałam spotkanie tutaj autorskie w Warszawie, Stefan Jurkowski organizował wtedy, on do takiego klubu tam nie pamiętam już tej ulicy, chyba nas też zapraszał na te spotkania. Zrobił piękne spotkanie literackie. Anka Andryk nawet była, proszę? Na Żoli Bożu. Tak, tak. I Barbara Wachowicz, taka osoba, w tym wieku wsiadła w taksówkę i od siebie za Zamenhofa przez pół Warszawy przyjechała na moje spotkanie jako moja czytelniczka. Wiecie, co to było? Ja sparaliżowałam się zupełnie w tym momencie, jak ona wyszła, bo nie uprzedziła mnie. To były takie relacje, takie kontakty. Jeżeli ja bym popełniła jako dziennikarka, reporterka, błędy, nadużycia, czego nigdy nie wolno robić, nie byłoby takich relacji. I to też była dla mnie nagroda. I o Barbarze tutaj też jest tekst. Krysiu, to jest przeszło 500 stron. Mówimy o Polakach ciągle. Tak, ale powiedziałaś, że to jest dopiero pierwsza część. Nie bój się, jeszcze nie będzie. Ta książka nie powstała jako książka, nie robiłam pod tym kątem. Po prostu, ponieważ drukowałam, publikowałam przez ostatnie lata także na pisarzach i chciałam tutaj, powiedziałam Janu, że chciałabym parę słów powiedzieć o tobie. Janusz Termer, pewnego dnia, dokładnie w dniu, kiedy obchodziliśmy tutaj Wigilię, tą tutaj w budynku fundacji, organizacji, związków, zostałam również zaszczycona zaproszeniem, byliśmy tam wszyscy razem, Janusz był z małżonką, prawda? Ja zostałam zaproszona, siedział jeszcze koło nas,
syn Jarosława Iwaszkiewicza, nieżyjący już. Wiesio. Wychowanek, no ale mówiono, prawda, że jest synem takim przybranym. Zresztą w konsekwencji ja też o nim napisałam, ale to jest do drugiego tomu. Ale siedzieliśmy sobie tak i Janusz mi zaproponował wtedy, w 15 roku, że właściwie czemu ja nie piszę do pisarzy. Ja niewiele nawet, szczerze mówiąc, wiedziałam o tym formacie, co to jest. Ale zaprosił mnie do tego, żebym pisała swoje teksty. Ja bardzo serio potraktowałam to zaproszenie, bo to zrobił człowiek bardzo odpowiedzialny, bardzo poważny i bardzo przeze mnie ceniony. Już w styczniu, w 16 roku, pojawił się mój pierwszy tekst, ponieważ już od roku nie żył Tadeusz Konwicki, a ja z przytomną tu pisarką z Poznania, Krystyną Januszewską, autorką wielu powieści drukowanych w wydawnictwie Pruszyńskiej Spółka Kreśl, pokażesz się, gościu, która przyjechała z Poznania, która wie o mnie wszystko, absolutnie. Jest to moja największa przyjaciółka na świecie. Od... No dokładnie, no dobra. Więc... Nie chodzi tylko o wzrost, prawda? Nie, nie. Więc razem łaziłyśmy tropami Tadeusza Konwickiego po Nowym Świecie, po różnych zakamarkach, po jakichś tam czytelnikach i tak dalej, bo wszędzie Konwicki bywał. Ale też była moja pamięć z Wileńszczyzny, ziemi rodzinnej moich przodków, bo przecież ja jestem dziecko poczęte na Wileńszczyźnie, przywiezione po wojnie, wykołysane jako embrion w bydlęcym wagonie, na ziemi odzyskane. Proszę? Coś powiedziałaś. Co powiedziałam? No, kiedy się druga wojna światowa skończyła. Teraz powiedziałam to? Kiedyś. I także te ślady wszystkie znalazły się w tym materiale. Dlatego to był pierwszy materiał i to był styczeń 2016 roku i gdyby Janusz mnie do tego nie namówił, kto wie, co by było. A tak ja już 9 rok konsekwentnie piszę teksty dla pisarzy. I mimo, że nasz redaktor naczelny Bogdan Wrocławski jest bardzo wymagający i potrafi być kapryśny, to dla mnie jest to też wielkim zaszczytem, że wiele moich tekstów stawianych jest czołówkowo w ogóle na początku edycji. Co dwa tygodnie pojawiają się numery, akurat co drugi wtorek się zmieniają. Wczoraj pojawił się kolejny materiał pod tytułem Spadkobierczyni Centkiewiczów, Temenuszka Wdowczyk. Temenuszka to po bułgarsku fiołek. Aktorka bułgarska, która w przedziwnych okolicznościach, bardzo sensacyjnych można powiedzieć, została spadkobierczynią twórczości ludzi kręgu polarnego, lodowców, pisarzy Aliny i Czesława Centkiewiczów. I to się właśnie ukazało w tej chwili i być może również się pojawi wśród wielu innych tekstów, które nie poszły. Ale to nie jest właśnie tak, że ja robiłam książkę. Po prostu, ponieważ na uczelni, no jestem związana z uczelnią, ponieważ też od lat należę do Stockiej Kolekcji Filologicznej przy Uniwersytecie i po prostu byli zorientowani tam pracownicy naukowi, czym ja się zajmuję. No zrobiono takie gremium i zostałam poinformowana, że książka, że chcą, żeby z tego wydać książkę, z tych moich materiałów, które ja zamieszczam w różnych miejscach. Tak powstała książka. Mimo, że tam jest taka fajna pani, która współredagowała tą książkę, Teresa Radziewicz, bardzo ciekawa osobowość, współpracowała zresztą z prorektorem Uniwersytetu w Białymstoku, doktorem habilitowanym profesorem Krzysztofem Korotkichem. Więc ona sugerowała, że z pewnych tekstów może zrezygnować, że może za dużo, że inaczej, że kryteria, a potem się okazało, że ja mam powiązania wielokrotne pewnych nazwisk, sytuacji, odniesień i okazało się, że wszystkie teksty, absolutnie wszystkie zaproponowane zostały do książki włączone. W związku z tym, że ja tyle dałam, a wiele zostawiłam, przygotowany będzie za jakiś czas drugi tom.
pieniędzy na książkę uczelnia nie miała, nikt z nas nie ma żadnych pieniędzy na nic, ale uczelnia zwróciła się do władz miasta Białystok i dostała stosowną sumę, żeby można było te ponad 500 stron ilustrowanych wydać. I tak powstała książka. Proszę Państwa, jestem przekonany, że pytania i uwagi Państwa będą o wiele ciekawsze niż moje uwagi. Ja bardzo dziękuję za wszystkie, bo fajne. Głos należy do Państwa. Jak ty to robisz, Krzysiu, że ty wszystko pamiętasz? Daty, nazwiska, ja będę głośno mówiła. Daty, nazwiska, miejsca, ulice, nazwy wysp, różnych zaułków. Ja cię podziwiam. Ja po prostu nie... Jestem zaskoczona, jak można tak wszystko, no już nie chodzisz za łówkiem, nie zapisujesz. No bo chowaj się. No a to wszystko masz tak precyzyjnie i w sonetach, i w tych esejach. Ja wszystkie znam, bo czytam je od początku. Ten wczorajszy już też przeczytałam. No i to jest zawsze wielki podziw z mojej strony, że potrafisz to wszystko zatrzymać w pamięci. No i że wszędzie jesteś, że ze wszystkimi tymi bohaterami masz jakieś zdjęcia, jakieś miałeś jakieś spotkania, bezpośrednie kontakty, pielęgnujesz to. No, to może ja odpowiem. To jest druga jakby strona tej twojej pracy. Może na tą końcówkę najpierw, że są te moje zdjęcia, bo ja zetknęłam się z taką opinią, tak, ale lansowanie siebie, bo ludzie nie potrafią nazwać tego uczciwie, tylko trzeba wyolbrzymić, przekontrastować, lansowanie siebie, bo zdjęcie jedno czy drugie z kimś. Ja to robię po to, żeby udowodnić, że ja nie korzystam, może już o tym powiedziałam, z cudzych źródeł, że ja nie wykorzystam gdzieś tam książek, otoczę się tym, wybieram i z tego buduję własną całość. Ja jestem, albo jestem z tymi ludźmi naprawdę, stykam się z nimi, albo jadę w miejsca, gdzie mogę spotkać się z ich twórczością, tak jak robiłam jeżdżąc, pamiętacie Państwo, pisałam ostatnio do Ciebie, kiedy pojechałam w 2014 roku, znowu datami będę, bo 9 sierpnia 1914 roku urodziła się Tuwe, należy mówić, nie Tove, Tuwe Jansson, twórczyni wszystkich książek o muminkach z Finlandii. Pojechałam na stulecie razem z moją córką, moją tłumaczką sonetów, jednocześnie moim takim przewodnikiem, ciceronę w różne miejsca, no kumpelą taką. Pojechałyśmy, ona przyleciała z Anglii, ja z Warszawy 9 sierpnia w stulecie urodzin Tuwe Jansson. Do Helsinek, poszłyśmy na cmentarz Hietaniemi, tak się nazywa, i złożyłyśmy jako jedyne Polki kremowe róże, stulecie jej urodzin. Nie dlatego tylko, że muminki, które ja zresztą bardzo lubię, bo to jest wielka metafora książki o muminkach. Ale ona jest też autorką wielu książek przeznaczonych dla czytelnika dorosłego z ukrytymi podtekstami ukazującymi w sposób zawoalowany jej własną bardzo, bardzo trudną biografię. Więc jadę tam, robię to wszystko, ale też potem robię fotografię. Jestem przy tym grobie. Ja tam byłam. Że pojechałyśmy na drugi dzień, bo miałam umówione spotkanie moje własne w Porvoo. Odbyło się spotkanie, taksówka zawiozła nas na krawędź lądu w Finlandii. Już nie chcę tymi nazwami, no Pelinki się to nazywa, taka śmieszna nazwa, Pelinge po ich niemu. Stamtąd motorówka wiezie kilka umówionych osób i my już dawno mamy zaklepane. Lecimy motorówką gdzieś na horyzont, gdzie jest czysta woda i nagle się pojawia coś. Nic, prawie nic. Jest to garsteczka kamienia, gnejsowej skały. Skorodowany przez wodę, przez prądy morskie, wyżarta kiedyś okrągła wysepka mała, gdzie Tove Jansson, za pomocą oczywiście przyjaciół, wybudowała drewniany mały domek.
i większą część roku przez wiele lat spędzała właśnie tam, pisząc swoje głuminki i powieści dla dorosłych. Jak można takie życie sobie stworzyć? Po co ta ucieczka? Dlaczego to było? Ja musiałam przez to przejść. No przecież to jest coś niewiarygodnego. Nie są tutaj również te rzeczy omówione. Każdy ten temat, o którym ja mówię, to jest osobny temat. Ja miałam wiele osobnych spotkań, wiele zdjęć pokazywanych na ekranach. Ja tutaj takie robiłam, przecież jak Szekspir był, Janusz, pamiętasz też, robiłam tutaj spotkanie szekspirowskie, prawda? Mieliśmy wielki ekran, pełna sala ludzi i wszyscy słuchali o moim Szekspirze. O każdym temacie tak mogę, ale gdzieś jestem zawsze obecna, muszę być obecna, ale to się samo rejestruje. Dziennikarka po prostu. To jest, no to może jest skrzywienie zawodowe. Jestem dziennikarką, to podstawowy zawód, ale ja starałam się nie tracić nic z tego zawodu. Wszędzie starałam się być, pisać, najpierw tak jak potrafiłam, po reportersku, potem zaczęło się to budować w jakieś takie większe rzeczy. Nie potrafiłabym powieści, ty piszesz fantastyczne powieści, budujesz dialogi, w życiu. Szapoba, Krystyna, ja bym nigdy nie napisała powieści, nie mam zielonego pojęcia. Ja jestem zwiedła w wierszu, ciągle te durne 14 linijek, prawda? Jedyne odstępstwo to szekspirowski sonet, gdzie jest inny układ zwrotek, bo są dwie zwrotki czterowersowe opisowe z rybami okalającymi na przemian ległymi, drugie trzywersowe jako opis, jako refleksja, puenta, albo jest to sonet szekspirowski, tak jak jego 104 sonety, które, 105, które w życiu napisał i zawsze są to 14 wersów zwartych. Wewnątrz sonetu jest 12 linijek wewnętrznie podzielonych rymami odpowiednimi i rytmami na część opisową 12-wersową i potem tylko dwa wersy jako puenta z innym rymem. Troszeczkę wizualnie odcięto, ale już nie chcę w teorię sonetu wchodzić, bo to zupełnie inna jest, inna potworna. Ale ja nic innego nie potrafię. Może to jest jakiś rodzaj kalectwa. Ktoś mi kiedyś też napisał, no tak, ale trzeba mieć wyobraźnię, żeby pisać dobry biały wiersz. To ja jestem kalaką, bo ja nie mam takiej, ja wiersza białego w życiu nie napiszę, ja umiem tylko sonet. Słuchamy Państwa. Słuchamy i podziwiamy, Krysiu. Dzięki. Słówko może tylko powiem, bo jako przywołanie niejako do porządku przez Ciebie tutaj czuję się poniekąd sprawcą pewnych tekstów, które wykonywasz. I muszę powiedzieć, że naprawdę podziwiam Twoją i pamięć, i chęć, taką nieustającą chęć poznawania wszystkiego wokół, co się dzieje. Niezależnie od... I poza tym nie wartościujesz, tylko nie uważasz, że kto jeden czas jest lepszy, drugi gorszy, jeden taki, drugi śmaki, trzeci tak uwagi, że to nie jest, Bóg wie, co tam jest. Dla ciebie każdy pisarz, może się mylę, na pewno się mylę, uważasz, że to jest taka pewna taka kraina wiecznej szczęśliwości, w której żyją tak różne dziwne postacie, głównie pisarze i takie postacie jak Wojciech Siemion. I z nimi sobie można świetnie poobcować, jak gdzieś w jakimś wymyślonym, klasycznym, pięknym niebie, prawda? Ja to podziwiam. Ja bym tak nie potrafił, tak jak ty nie potrafisz innego wiersza napisać jak sonet. Ja nie potrafiłbym zdać tego ci zazdroszczę, czyli podziwiam i zazdroszczę. Jak mawiam jeden z naszych klasyków, podziwiam, ale nie zazdroszczę. Ale ja odwrotnie. Dziękuję wam. Rusz nad dalej. Dziękuję bardzo. Trzeba może oddać miejsce na łamach innym, ale nie, tam jest miejsce, jest przestrzeń. Więc dopóki jest szansa robienia tych tekstów, no ja mam takie też materiały, których jeszcze nie wykorzystałam, bo na przykład Jane Austen, znakomita pisarka angielska z określonej epoki, którą możemy kojarzyć z romantyzmem, na przykład rozważna i romantyczna, te wszystkie jej niesamowite konteksty. Tworzyła to dziewucha siedząc w chałupie głównie, a nie tam podróżując gdzieś. Więc ja miałam szczęście też być wielokrotnie w Bath, na południe od Bristolu w Anglii. Chodziłam jej tropami, byłam w muzeum, które dotąd istnieje, w różnych takich konfiguracjach związanych
i z epoką, i z mentalnością, tamtą wtedy, angielsko-brytyjską też już. Tak, więc z tego może sobie zbuduję właśnie taki materiał. Mam też niewykorzystany dotąd materiał, kiedy byłam w Szkocji i zrobiłam to, zbiór powstał cały sonetów tłumaczonych od razu na język angielski, Zwierciadło Marii Stuart, zrobionych w Szkocji, w Holyrood House, w jej domu, w zamku królowa Maria Stuart. Więc powstały wiersze, ale ja mam obocznie zebranych masę materiałów, między innymi byłam w Muzeum Trzech Pisarzy, to był Stevenson, to był Walter Scott i to był Burns, poeta preromantyk, który był wielką szkołą języka, formy dla następców. Ja tego dotąd nie wykorzystałam, mam i fotografię właśnie. Musujący zbożu. Proszę? Musujący zbożu. To Salinger. Nie, wziął Salinger, wziął z Bensa. A tak, tak. Dobra. Rób tak dalej. Możemy tak słuchać do rana. No ale nie, trzeba skończyć rzeczywiście, bo... ja nie chcę Państwu zawracać głowy więcej, ale chcę podziękować za frekwencję, bo bałam się, że będą dwie, jak mówiłam, trzy osoby. Pani Mirka wspaniała, która tutaj jest, rządzi tym obiektem od góry. Danusia, która przyszła, która nas ratowała z mikrofonami, miałaś zawsze to robi. Pecha. Miałaś pecha. No, miałam pecha takiego wspaniałego. Tak. Dwie demonstracje. Dwie demonstracje. Dwie demonstracje. Tak. No i Krysio z Poznania, która specjalnie przytakała się dzisiaj. Bałyśmy się bardzo z powodu tych rolniczych protestów. No, nie, ja przyjechałam, bo my będziemy imieniny oblewać jutro. Więc... Jutro będziemy oblewać nasze przyszłe imieniny. Są dopiero za tydzień, ale my musimy po swojemu. Tak. Myśmy się spotykały na zjazdach Krystyn kiedyś. A dziewczyny dzisiaj nie możecie postawić? Dzisiaj? A wiesz, jest to pomysł. Co ty masz? Co? Jest to, wiesz co? No widzisz, zawsze ktoś musi coś podpowiedzieć. Szanowni Państwo, rozumiem, że więcej pytań i uwag nie ma. Chciałbym Państwa zaprosić na dwie kolejne imprezy. Otóż przywracamy taki obyczaj prezentacji naszych oddziałów Związku Literatów Polskich. I 20, czyli równo za dwa tygodnie, o godzinie 17, odbędzie się tutaj prezentacja oddziału krakowskiego Związku Literatów Polskich. Przyjeżdża 8 aktorów i będą prawdopodobnie dowodzili o tym, że Kraków jest lepszy, mądrzejszy od Warszawy. I zachęcam Państwa do obecności, żebyśmy się tłumnie sprzeciwili takiemu fałszywemu sądowi. Tydzień później, to znaczy 27 marca, mamy tutaj promocję książki Bogusława Chraboty pod tytułem Morderca Szmoleżego. Pan Bogusław Chrabota nie jest naszym członkiem, ale zwrócił się do mnie z prośbą o udostępnienie sali i chce ten swój zbiór opowiadań tutaj promować. Prywatnie jest to politolog, bardzo często go Państwo widzicie w telewizji, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. No poza tym, jak się okazuje, debiutował jako poeta i w dodatku Krakowy. Potem przestał pisać wiersze, napisał kilka książek prozatorskich, a w dodatku jest czynnym i zawodowym muzykiem. Gra w swoim zespole na gitarze. Spodziewam się, że ten zespół też tutaj będzie. Czyli to nie będzie nudna literatura, tylko coś jeszcze dla ucha. Bardzo serdecznie Państwu, z Państwa na to zapraszam. A Grysiu dziękuję, że pokonała blokady wszelkie. Przybyła odpowiednio wcześniej. Tak,
więc nawet mówiąc, ja nie sądzę, żeby Krysia była tak fizycznie związana z Białymstokiem. Bo jednak, gdzie nie pojadę na jakąś imprezę, to Krysia tam jest. Przy czym tutaj wasza była. No ja sobie Krysia, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Świetnej książki. Dziękuję bardzo, ale to tak się składa, że są pewne imprezy. I ja się sama przecież nie mogę narzucić bez zaproszenia. No, koledzy czasem zaproszą, ale w kwietniu będę w Zielonej Górze, bo będzie właśnie też ta książka pokazywana. Już na Śląsku była ta właśnie. W Norwegii będę miała spotkanie w między innymi... Dokładnie kiedy, żebyśmy zdążyli? W maju będę miała. Norwegii, tak? Tak, ale właśnie dlatego, że między innymi tam jest szkic zaproszeń. O nobliste Sigrid Undset, o wspomnianym Edwardzie Munku i o Henriku Ibsenie, twórcy dramatu norweskiego. To jest zupełnie osobny temat, o którym troszeczkę wiemy, prawda, jego sztukach, Nora, Dzika Kaczka, Wróg Ludu i tak dalej. No nie chcę znowu, bo Krysia mi powie, że tytuły i inne ta cyfry. Więc, ale proszę Państwa, warto wędrować i w ogóle nie warto się marnować. Jeżeli chodzi o odrobinę i w kondycji zdrowia, szans, możliwości takiej, nie warto marnować możliwości, zachęt, trzeba korzystać i dzielić się z tym. Jeżeli ja mam możliwość i siedzieć, i zrobić, i zobaczyć, i przeczytać, to ja się po prostu tym dzielę. Tyle.